Wystawa Aesthetics jest wieloetapowym projektem. Od performatywnego początku, w którym ja wraz z aktorami mieszkaliśmy w przestrzeni galerii, poprzez etap ekspozycyjny, w którym można oglądać pozostałości po naszej egzystencji, aż po finał, którym będzie serial. Pierwszym etapem był eksperymentalny plan zdjęciowy. Rozpoczął się on w dniu wernisażu i trwał 8 dni. Przez ten czas drzwi Project Roomu były zamknięte, nikt nie mógł tam wejść, a ludzie mogli obserwować środek Project Roomu poprzez ekran, który był zamontowany na zewnątrz. Sam pomysł na serial wziął się stąd, że uczy się nas, że najważniejsza jest kariera, więc właściwie przestajemy myśleć o tym, co tworzymy, a bardziej się skupiamy, jak stworzyć coś, co się stanie produktem, co będzie mogło się wpisać w ramy konkursu. Sam Project Room też jest konkursem. Każdy z artystów tutaj zaprezentowanych w Project Roomie reprezentuje zupełnie inny rodzaj sztuki. Są to wystawy, których właściwie nie da się porównać ze sobą. W ogóle po co te kamery? Przecież teraz to nikt z nas nie będzie naturalny. Serial opowiada historię 6 młodych artystów, którzy zostają zaproszeni na wystawę otwierającą im drogę do kariery. Ostrzegam cię. Aktorzy nie wiedzieli, jakiego artystę będą grać. Nie znali scenariusza. Historię poznawali codziennie rano przy śniadaniu, więc tak naprawdę żaden z nich nie wiedział, kiedy umrze, albo jak zmieni się jego postać. Dwóch aktorów zrezygnowało. Pewne problemy się u nich skumulowały, poczynając właśnie chociażby od problemu coraz większego brudu, który się wytwarzał w tym Project Roomie. Ten serial jest bardzo brutalny. Mamy sytuację przerysowaną. Oczywiście jest pytanie, na ile taka brutalność kogoś jeszcze rusza, czy się trochę nie zaczynamy uodparniać na ten świat, który jest brutalny. Ten świat nas zaczyna znieczulać. Powinniśmy może trochę przystopować i przemyśleć to, kim jesteśmy, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego tak ważna jest wrażliwość. Bardzo bym nie chciał, żeby się na to uodpornić.